Przy wyborze pracy to jest jedno z ważniejszych kryteriów, gdzie będą pracować, w jakich wnętrzach. My jako projektant i generalny musimy sobie dawać radę ze wszystkimi. Uwielbiam Portugalczyków, uwielbiam ich luz. Nosem w nos, czyli rozmowy Eurobuildu. Dzień dobry, podcasty Eurobuildu witają z klimatycznych wnętrz Mindspace Koszyki. Mówi do Państwa Tomasz Cudowski. Dziś siedzę nosem w nos z Agnieszką Koguj, założycielką, właścicielką i prezeską firmy Spaceplan. Witaj. Dzień dobry. Twoja firma zajmuje się projektowaniem wnętrz, głównie biurowych. Jak wygląda dziś rynek projektowania biur w Polsce? W Polsce w chwili obecnej projektuje się wnętrza na bardzo wysokim poziomie, można powiedzieć światowym. Jest duża świadomość potrzeby ładnego, ale również funkcjonalnego wnętrza. Większość naszych klientów ma sprecyzowane oczekiwania co do tego, jak ich biuro ma wyglądać i jakie spełniać funkcje. Natomiast dla nas jako generalnego wykonawcy i zarazem projektanta jest dużą szansą spotkać klienta, który jeszcze nie do końca wie, jak to ich biuro ma wyglądać. I to jest dla nas ogromne wyzwanie, bo to daje nam szansę na stworzenie innowacyjnej przestrzeni. A zdarzają się tacy klienci, których ciężko przekonać, którzy uprą się na jakieś rozwiązanie, o którym wiesz, że jest nie do końca właściwe? No tak, oczywiście. Są tacy klienci, są takie pomysły. Naszym zadaniem jest osiągnąć porozumienie. Wtedy przygotowujemy wizualizację, argumenty, rozmawiamy. To jest nasza praca, żeby osiągnąć konsensus i żeby ostateczny efekt był i zarówno zadowalający dla nas, jak i dla klienta, a zależy nam bardzo również na tym, żeby podczas takiej realizacji wnętrz nasz klient nie musiał iść na kompromis. Przy jakich rzeczach najczęściej upierają się klienci? W jakich aspektach trudno jest Ci ich przekonać do swoich racji? To jest na przykład akustyka. Są firmy, są prezesi, które mają wyobrażenie takie, że kancelaria prawna i bardzo chcą, żeby na podłodze było drewno. W związku z tym rozmawiamy, argumentujemy, staramy się podzielić tę przestrzeń, żeby pomieszczenia biurowe, pokoje absolutnie była wykładzina dywanowa, która zapewni komfort pracy w skupieniu. Natomiast te części reprezentacyjne, szukamy takich materiałów, produktów, które spełnią te wymogi. Dodatkowo projektujemy jakieś tkaniny, dywany, żeby zapewnić ten komfort pracy. Cały czas ten rynek się będzie rozwijał, tak jak zmieniają się trendy, oczekiwania, coraz większa świadomość też klientów. Te wnętrza mają odzwierciedlać charakter działalności firmy, mają być ściśle dostosowane do pracy. Bardzo istotnym elementem jest fakt i pracodawcy mają tego świadomość, że nowe pokolenie przy wyborze pracy to jest jedno z ważniejszych kryteriów, gdzie będą pracować, w jakich wnętrzach, czy te wnętrza będą designerskie, czy te wnętrza będą miały tę przestrzeń chilloutową. I to jest dla nich bardzo istotny element. Komu służy dobre wnętrze w biurze? Przede wszystkim, czy pracownikom, czy zarządowi, a może projektantowi wnętrz? I trudne i łatwe pytanie, bo te wnętrza powinny służyć pracownikom. Ja myślę, że jest taki już trend i jest ta świadomość, że prezesi firm dają głos swoim ludziom. I to oni mogą powiedzieć, gdzie chcieliby pracować, w jakich wnętrzach. W jakich warunkach powstają w Twojej firmie najlepsze projekty? Z kim najtrudniej współpracować podczas realizacji zlecenia? Czy z tym wspomnianym zarządem, z architektem, czy może z producentami? My jako projektant i generalny musimy sobie dawać radę ze wszystkimi i z nimi współpracować. Fajnie jest, jak przy projektowaniu wnętrz biurowych znamy budżet, jeżeli klient nie robi z tego tajemnicy, ponieważ dla nas to jest bardzo komfortowa sytuacja. Zaprojektować wnętrze na odpowiednim poziomie zaoszczędza to nam wszystkim i czasu, i pracy, ponieważ na koniec projektu, kiedy ten budżet powstaje, nie musimy sięgać do zamienników i dostosowywać projektu do budżetu, który jest na ten cel przeznaczony.
Pani profesor Kuryłowicz mówiła kiedyś o projektowaniu budynków, że dobre projekty mogą powstawać i za małe, i za duże pieniądze. Czy w przypadku aranżowania wnętrz biurowych jest podobnie? Że jeśli masz do dyspozycji nieduży budżet, jesteś w stanie stworzyć coś fajnego i coś takiego, co będzie miało efekt wow. Absolutnie się zgadzam. Podobnie jest z wnętrzami. Jeśli znamy budżet na samym początku, potrafimy w sposób bardzo spójny, na odpowiednim poziomie, już na etapie projektowania, tak dobierać materiały, żeby ten efekt był bardzo dobry. Z czegoś zrezygnujemy, coś zastosujemy, grę kolorów, wykładzin, kolory ścian i to wcale nie muszą być bardzo drogie elementy we wnętrzu. Mamy swoją stolarnię, mamy swoich architektów, którzy mają pomysły, więc te meble też mogą być po prostu autorskie. Jakie są plany firmy Spaceplan na najbliższe lata? Pomysłów mamy bardzo dużo. Jednym takim elementem teraz, na którym chcielibyśmy się skupić, to jest wprowadzenie naszego autorskiego projektu mebli Ash. To są meble specyficzne, indywidualne i do specjalnych wnętrz, do specjalnych pomieszczeń i na tym się koncentrujemy. Natomiast druga rzecz to jest to, że cały czas się rozwijamy, jeździmy na konferencje, zapoznajemy z nowościami, z trendami i również pracujemy nad tym, żeby nasza jakość pracy była jak najwyższa. Firma Spaceplan jest firmą butikową i taką chciałabym, żeby pozostała, żeby była bardzo skoncentrowana na jakości detalu, a nasi klienci, żeby zostawali z nami na dłużej i żeby byli na każdym etapie realizacji przez nas tak samo na wysokim poziomie zaopiekowani. Dziękuję za pierwszą część rozmowy. Za chwilę poznamy Agnieszkę Hołuj od strony prywatnej. Nosem w nos, czyli rozmowy Eurobuildu. Witamy po przerwie. W tym odcinku podcastów rozmawiam z Agnieszką Hołuj, założycielką, właścicielką i prezeską firmy Spaceplan. Jak trafiłaś do branży nieruchomości? Co rozmówca, to inna droga. Jak wyglądała twoja? Ja do branży, w której pracuję już od 20 paru lat, trafiłam zaraz po studiach. Skończyłam ekonomię i dostałam propozycję pracy w firmie, która dopiero się tworzyła. Przez pierwsze kilka miesięcy był założyciel, prezes i ja jako jego asystentka, recepcjonistka, taka sekretarka, telemarketer, osoba, która wystawiała faktury, czyli tak naprawdę taki człowiek orkiestra. To fantastyczne przygotowanie do pracy w biznesie. Uważam, że to jest najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć, ponieważ w tym momencie jestem w stanie, nie mówię już o weryfikacji, o sprawdzaniu, ale na każdym etapie, na każdym poziomie firmy dać sobie radę, tak? Bo przeszłam przez tak naprawdę każdy z jej etapów. A w jakich okolicznościach wpadłaś na pomysł, że warto założyć własną firmę? Dojrzewało we mnie to bardzo długo, ponieważ moja pierwsza firma tak naprawdę była bardzo ważna. Oddałam jej swoje całe serce, zaangażowanie. I zawsze pracowałam w niej jak dla siebie. Nigdy nie myślałam o tym, że będę coś tworzyła własnego. Tym bardziej, że w pewnym momencie byłam też już wspólnikiem w tej firmie. Ale dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się, rozwijamy i też zmieniają się wyobrażenia o tym, gdzie chcemy pracować, jak chcemy pracować, z kim chcemy pracować. I dlatego też powstał pomysł na stworzenie firmy, w której chciałabym pracować, w której nie będziemy chodzili na kompromisy, w której będziemy świadczyć najwyższe usługi i w której będę mogła sama decydować o tym, jak, kto, kiedy i w jaki sposób. A co jest najtrudniejsze w budowaniu własnej firmy? Czy sama decyzja o rozpoczęciu, czy któryś z etapów jej konstruowania? Dla mnie sam pomysł, tworzenie, budowanie to jest ogromna przyjemność. Mam wiele pomysłów, tylko brakuje mi czasu. Dla mnie najfajniejszy, najbardziej ekscytujący proces to jest to właśnie tworzenie, układanie, budowanie, zatrudnianie. Kiedy ta firma zaczyna funkcjonować, wtedy trochę spada mi już ta energia i motywacja. Natomiast tak było ze Spaceplanem, tak było również ze stolarnią. A jeśli chodzi o to, co jest najtrudniejsze, to oczywiście zbudowanie zespołu. Zbudowanie zespołu, zatrudnienie ludzi, którzy się identyfikują z firmą, są zaangażowani, którym zależy na firmie i widzieć w tych ludziach, w tych ich różnorodności absolutnie siłę i potencjał, widzieć ich talenty,
nie krytykować, dać też czas na to, aby się rozwinęli. No i wymagać, być egzekutorem, ale również przyjacielem. A czy praktycznie jednoosobowe zarządzanie firmą daje Ci czas na prywatne pasje? Tak samo jak ważna jest dla mnie praca i rodzina, ważne są dla mnie pasje. I to jest ogromna przyjemność, odskocznia. Staram się, żeby nie zaniedbywać tego, co sprawia mi ogromną przyjemność i pozwala zresetować głowę i pomyśleć o czymś innym. Uwielbiam sport i od dziecka byłam sportowcem i mam ten charakter i ducha sportowego w sobie. Pokonywać też bariery, pokonywać też własne słabości, dlatego też oprócz tego, że biegam, że jeżdżę na rowerze, wyprawy organizujemy różnego rodzaju, łatwiejsze, trudniejsze, ale to jest dla mnie bardzo ważne, że ja nadrabiam też zaległości z dzieciństwa, czyli to, czego nie udało mi się nauczyć, to teraz to realizuję. Jakby uważam, że nie każdy czas jest dobry na to, żeby podszkolić się w pływaniu, jeździć lepiej na nartach, czy zrobić patent żeglarski. I to jest ten czas, który jestem sama ze sobą. To też jest dla mnie bardzo istotne. Masz też podobno dosyć osobliwe zamiłowanie do lektury. Niewiele osób o tym wie, no oczywiście najbliżsi wiedzą o tym. Tak, uwielbiam czytać książki kucharskie. To jest dla mnie bardzo odprężające. Kupuję kilka, jak wracam do domu, to już wszyscy wiedzą, że wieczór mnie nie ma. Po prostu czytam przepisy, stwierdzam, czy ta potrawa będzie fajna, czy nie. Absolutnie później w kuchni też się realizuje. No właśnie miałem na końcu języka. Czy ta lektura przepisów materializuje się w postaci konkretnych potraw? Tak, absolutnie. Chociaż nie trzymam się wtedy tych przepisów, po prostu kombinuję i eksperymentuję. Jakie masz plany osobiste na najbliższe lata? Gdzie będzie Agnieszka Hołuj za 5-10 lat? Będzie pracować i podróżować. Bo to są dla mnie taki najważniejszy sens mojej pracy, to są podróże. Czy jest jakieś specjalne miejsce, do którego często wracasz? To są dwa takie miejsca, a jedno moje miejsce na ziemi, to jest Studzieniczna na Suwalszczyźnie. Jeśli ktoś by mi zaproponował 2 tygodnie w jakimś naprawdę fantastycznym, egzotycznym miejscu versus Studzieniczna i drewniany domek dziadka na polanie przy jeziorze, to nie zastanawiałabym się nawet minuty nad wyborem. To jest po prostu moje miejsce na ziemi i chciałabym jak najwięcej tam spędzać czasu. Myślę, że to kiedyś tak będzie. A to drugie miejsce to Portugalia. Nie wiem dlaczego, jest piękna, różnorodna, ciekawa, uwielbiam Portugalczyków, uwielbiam ich luz, ich spokój, stonowanie. Bardzo lubię tam spędzać czas. W takim razie wielu jeszcze udanych wypraw, bliższych i dalszych w imieniu Eurobuildu życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Agnieszka Hołuj, prezes firmy Spaceplan. Bardzo dziękuję, to była przyjemność. Dziękujemy za uwagę. Kolejne spotkanie Nosem w Nos już wkrótce. Do usłyszenia. Coś powinnam powiedzieć? Nie, idealnie. Tak?